Boxdel w końcu wypuścił film, gdzie odpiera zarzuty Wardęgi na to, że jest PDF-em. Wielka powódź w Polsce, czyli już 5 ofiar śmierci i ogromne zniszczenia, szczególnie w 2 województwach, i kompletnie pijany oficer Komendy Miejskiej Policji w Płocku demoluje akademik Szkoły Policji. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbach bez cenzury, zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony i zaczynamy chyba najgłośniejszym ostatnio newsem, czyli ogromną powodzią, która nawiedziła nasz kraj, zresztą nie tylko nasz kraj, bo również Czechy. Alarm przeciwpowodziowy we Wrocławiu. Sutryk, wolę być przygotowany na najgorsze. No nie dziwię się, bo Wrocław już został bardzo dotkliwie naznaczony powodzią w 1997 roku, zresztą tak samo jak Opole. Myślę, że oglądaliście, albo jeżeli nie oglądaliście serialu Wielka Woda, to bardzo polecam, bo serial jest naprawdę świetny i chyba nikt nie chciałby, żeby się powtórzył ten scenariusz. Prezydent Wrocławia ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Chcemy przygotować się jak najlepiej na ten najgorszy scenariusz, zaznaczył Jacek Sutryk. W mieście będą wzmacniane wały oraz układane worki z piaskiem. Dodał również, że wrocławska kranówka nadaje się do picia. Zaczyna się wypogadzać, jak widzimy, zaczyna słońce nad Wrocławiem świecić, temperatura się podnosi. To wszystko oczywiście ma znaczenie. Stabilizuje się także sytuacja w regionie. Woda opada i nie ma dodatkowych opadów deszczu, co jest istotne, powiedział w trakcie poniedziałkowej konferencji Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Czoło fali powodziowej jest we Wrocławiu, spodziewane w środę wieczorem. Prezydent Wrocławia opublikował w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego. I dokładnie tak samo było w Opolu. Zresztą mam tutaj dla was news i powiem wam, że ja w ogóle wyjechałem na Opolszczyznę. Ja wiem o tym, że to jest głupie i teraz pewnie mnie gdzieś tam w komentarzach zjedziecie i pewnie będziecie mieli pośrednio rację, natomiast no prześledziłem tam te wszystkie alerty i akurat w mojej części Opolszczyzny, tam gdzie mam drugi dom, znaczy moi rodzice mają drugi dom, no to miało być wszystko git i powiem wam, że naprawdę było ok, pomimo takich dużych opadów deszczu. To właśnie wczoraj jak wracaliśmy, to po południu już w ogóle nie było kałuży, u mnie na podwórku wyjechaliśmy bezpiecznie, dojechaliśmy bezpiecznie na Śląsk i okej, ale wstaję rano i mówię, no kurde, to nie jest wcale takie okej, bo ja dosłownie tam mieszkam 15-20 km od Opola, no i już rano mogłem sobie przeczytać takie coś. Prezydent Opola ogłosił dla miasta alarm przeciwpowodziowy. Rzeka Odra przekroczyła stan alarmowy, a według prognoz jej poziom wzrośnie jeszcze o metr. Trwa narada sztabu kryzysowego. W pobliskich Krapkowicach woda uszkodziła most. Dojazd do Opola od strony Raciborza jest niemożliwy. Alarm przeciwpowodziowy w Opolu ogłoszono w nocy. W związku z zapowiadanymi ulewnymi deszczami i ostrzeżeniami IMGW, prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski powołał sztab kryzysowy. W sieci pojawiły się zdjęcia dokumentujące wodę w mieście. Jak sobie popatrzycie tutaj na poziom Odry i w ogóle na te zatopione sprzęty, na przykład do ćwiczeń na wolnym powietrzu, no to tego nie było. Generalnie jak byłem w Muzeum Piosenki Polskiej, no i to się zmieniło na przestrzeni kilku godzin diametralnie, więc szczęście w nieszczęściu i w mojej głupocie, że wyjechałem o takiej godzinie, że jeszcze mnie to gdzieś tam nie doświadczyło. Znaczy jak patrzyłem w ogóle na te mapki, to chyba i tak by mnie to ominęło, no ale nie róbcie to jak ja. Jak ktoś wydaje jakieś ostrzeżenie, żeby gdzieś nie jechać, tam nie jedźcie. Nie zmyślam. Ale to nie koniec tragedii, bo mówiłem w wejściu tutaj do mojego przeglądu tygodnia, że liczba ofiar wzrosła już do 5 i między innymi zginął nyski chirurg, dość znany i ceniony lekarz. W powodzi w Nysie zginął znany chirurg Krzysztof Kamiński. Tragiczny finał poszukiwań w Nysie. Nie żyje 71-letni Krzysztof Kamiński, chirurg, wieloletni ordynator oddziału w miejscowym szpitalu. Informacje o jego śmierci potwierdzili bliscy. To kolejna ofiara powodzi w Polsce. Wcześniej w miejscowości Krosnowice w powiecie kłodzkim zginął mężczyzna. W Bielsku-Białej w pobliżu potoku znaleziono ciało 42-latka. W miejscowości Nowy Świętów w powiecie nyskim w zalanym budynku odnalezione zwłoki kobiety. Jak donosi reporterka RMF24 Agnieszka Wyderka, dla mieszkańców Nysy to noc była wyjątkowo dramatyczna. Trzeba było ewakuować pacjentów z miejscowego szpitala. Woda odcięła placówkę do dróg i konieczne było transportowanie chorych pontonami i łodziami do karetek. W mieście zalany został także Urząd Miasta i Centrum, budynek Straży Pożarnej. Most na Nysie jest uszkodzony, ale woda nieco opadła i znów widoczne są wały, przez które wczoraj przelewała się woda. Mieszkańcy z głębokim smutkiem spoglądają na Nysę. I dosłownie parę minut przed tym, jak zacząłem wam nagrywać, to dzwoniła do mnie moja mama i powiedziała mi, że ten szpital, gdzie leczyli jej psa, no i ten szpital psi, który zajmował się Karo, czyli psem moich rodziców, w Ostrawie został zalany. Nowa klinika, naprawdę zajebista, w ogóle ewakuowali te zwierzątka, które tam były po operacjach, no masakra. Pewnie jeżeli chodzi o finanse, to jakoś mega ich to nie dotknie, bo jestem pewien, że byli ubezpieczeni, ale no żal po prostu tych zwierząt. zwierząt, które tam przebywały i musiały być narażone na niepotrzebny stres. Ale zwierzęta zwierzętami, tutaj zginęła 5 ludzi, także ogromne kondolencje dla rodzin. Mam nadzieję, że sytuacja się uspokoi. Zresztą już widać, że przestało padać, jest trochę wyższa temperatura, myślę, że to się wszystko zacznie osuszać. Dobrze, że wyciągnęliśmy wnioski po 1997 roku i skala tej powodzi jest dużo, dużo mniejsza. Pomimo tego, że jest ogromna, no to i tak jest dużo mniejsza i te straty pewnie będą dużo mniejsze. A jeżeli chodzi o to, jak postępuje policja w takich sytuacjach i jak działa w ogóle stan klęski żywiołowej, to myślę, że zapraszam Was w środę na film, bo planuję właśnie taki film na środę. Myślę, że wtedy Wam trochę więcej o tym powiem, bo stan klęski żywiołowej jest generalnie przez rząd rozważany i nie trzeba go wprowadzać na terenie całego kraju, tak jak już tam niektórzy straszyli w komentarzach, można go wprowadzić tylko na terenie konkretnego województwa. A zanim przejdę dalej, zapraszam na nafali.co.pl po bagietowe bluzy, między innymi z Jasna Cholera, mam wrażenie, że zaraz zaruje się tu od federalnych, po moje kubki, są też koszulki i bluzy z klasycznym milicyjnym polonezem, więc jeżeli macie ochotę na takie policyjne ciuchy czy bagietowe ciuchy, to zapraszam na nafali.co.pl, link w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. No, mamy przegląd ceramiki kolejny, czyli dzbaństwo wśród przestępców, mianowicie postanowił sam przyznać się, że posiada przy sobie środki niedozwolone. Pijany 36-latek doniósł sam na siebie, zgłosił, że ma które kupił od taksówkarza. Nietypową interwencję przeprowadził wieczorem 11 września wspólny patrol Straży Miejskiej i Policji na terenie Włoch. Pewien mieszkaniec z województwa pomorskiego doniósł sam na siebie, że posiada i chce być zatrzymany. Funkcjonariusze przychylili się do jego prośby. Około godziny 22:30 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie na ulicy Łopuszańskiej. Ze zgłoszenia wynikało, że ma posiadać narkotyki. Rzeczywiście, we wskazanym zgłoszeniu miejscu przebywał 36-letni mieszkaniec powiatu słupskiego. Mężczyzna oświadczył, że ma przy sobie które kupił od nieznanego taksówkarza i chce zostać zatrzymany. Na dowód swoich słów podał funkcjonariuszom plastikowy woreczek zawierający biały proszek. Według niego miała to być amfetamina. No okazało się, że to nie była amfetamina, tylko mefetamina. No ale nic to nie zmienia tak naprawdę w sytuacji tego pana, bo teraz będzie groziła mu odsiadka w związku z popełnionym przestępstwem z artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu No i teraz tak naprawdę wysokość tego wszystkiego będzie zależała od sądu, bo znam takie sytuacje, kiedy naprawdę małe ilości są umarzane i wtedy tak naprawdę nic wam się nie dzieje, w sensie takim karnym, a znam takie sytuacje, że nawet za tak małe ilości sąd skazuje na więzienie, na przykład w Białymstoku. No ale kciuków za pana nie trzymamy, bo takich rzeczy po prostu się nie robi. Tak się nie robi. I tutaj news, o którym nagrywałem TikToka i shortsa, czyli policjant polany benzyną i podpalony na stacji paliw, słuchajcie. Dramat na stacji paliw w Chałupkach. Policjant oblany benzyną i podpalony. Foto i wideo. Chałupki to jest taka miejscowość w województwie śląskim, tam przy granicy z Czechami. Jak informuje młodszy aspirant Łukasz Gardas z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu o godzinie 21:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie o agresywnym obywatelu Czech będącym pod wpływem alkoholu, który groził podpaleniem stacji paliw w Chałupkach. Na miejsce skierowano patrol z Krzyżanowic. Podczas interwencji sprawca chwycił za pistolet dystrybutora i oblał benzyną funkcjonariuszy, a następnie wzniecił ogień. Jeden z policjantów doznał poparzeń okolic szyi, a drugi podtruł się oparami paliwa. Policjanci wzajemnie udzielili sobie pomocy, a następnie ujęli sprawcę, dodaje rzecznik KPP. Obaj trafili do szpitala na obserwację, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. No i teraz panu będzie groziło nawet do 10 lat pozbawienia wolności ze względu na czynną napaść na funkcjonariusza policji, ale wiecie co mnie dziwi? Jak on technicznie to zrobił? W sensie wiecie, zdjąć pistolet, polać policjanta, jeszcze wzniecić ogień w taki sposób, że uda ci się tego policjanta podpalić. No tutaj dużo rzeczy musi zagrać, żeby to się udało, bo policjant mógłby się odsunąć, uciec, użyć jakichś środków przymusu bezpośredniego za ten czas. Więc ja nie wiem, czy to z nienacka było, nie mam pojęcia. No, dziwi mnie to, jak w ogóle do tego doszło. Policjantowi życzę oczywiście dużo zdrówka, ale sytuacja jest naprawdę niecodzienna. No i nie wiem, czy słyszeliście, Trump znowu w niebezpieczeństwie, ponieważ miały paść strzały, kiedy on grał w golfa. Donald Trump grał w golfa, w pobliżu padły strzały. Strzały w klubie golfowym Donalda Trumpa w West Palm Beach na Florydzie. Kandydat na prezydenta USA przebywał wówczas w obiekcie. Według rzecznika kampanii polityka prezydent Trump jest bezpieczny. Incydent skomentowała kandydatka demokratów na prezydenta Kamala Harris. Prezydent Joe Biden oraz wiceprezydent Kamala Harris zostali poinformowani o incydencie. Biały Dom przekazał, że odczuwają ulgę, wiedząc, że Trump jest bezpieczny. Zostałam poinformowana o doniesieniach w sprawie strzałów oddanych w pobliżu byłego prezydenta Trumpa i jego klubu na Florydzie. Cieszę się, że jest bezpieczny. W Ameryce nie ma miejsca na przemoc, napisała kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych. A ty pierdolisz. To chyba w ramach żartu napisała to, że w Ameryce nie ma miejsca na przemoc. I też chyba w ramach żartu, że się cieszą, że nic mu się nie stało. Natomiast, ja nie mówię, że tak było. Ale poskładajcie sobie może kropeczki w taki sposób. Słuchajcie, Trump teraz startuje. Wyniki sondaży nie są jednoznaczne i całkiem możliwe, że Kamala Harris wygra te wybory. Czy przypadkiem nie byłoby na rękę Donaldowi Trumpowi, gdyby przeprowadzony był kolejny zamach na niego i żeby pokazał, jakim to on jest dzielnym wojownikiem o fotel prezydenta, że znowu ktoś próbował mu to przeszkodzić, jacyś wstrętni oponenci, a on znowu wyszedł z tej walki zwycięsko. Wszystko jest przeciwko niemu, a on tak potrafi się temu wszystkiemu przeciwstawić i walczyć o Amerykę. Dajcie znać w komentarzach. Tutaj jest sprawa, która mnie troszeczkę zbulwersowała, troszeczkę rozśmieszyła, ale nie jakoś bardzo zaskoczyła, wam powiem, bo tutaj takie ekscesy na szkołach policji to nie jest nic jakiegoś rzadkiego. Kompletnie pijany policjant z płockiej komendy zdewastował korytarz w akademiku szkoły. Dowiedziała się o tym cała Polska. Najfajniejsze będzie zaraz, ponieważ był to, moi drodzy, oficer policji, duma naszego narodu, która powinna świecić przykładem młodszym policjantom, ponieważ pan jest przełożonym i to całkiem poważnego wydziału. Przeciwko policjantowi z naszej jednostki toczy się postępowanie dyscyplinarne, mówi nam sierżant sztabowy Monika Jakubowska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Jednocześnie potwierdza, że faktycznie w szkole w Pile doszło do zdarzenia z udziałem policjanta z płockiej jednostki. Dyżurny policji w Pile otrzymuje zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który w miejscowej szkole policji przy pomocy ważącej kilka kilogramów gaśnicy wybija szyby w oknach i dewastuje korytarz. Opowiada narrator w reportażu. Z dalszej części materiału widz dowiaduje się, że mężczyzna był kompletnie pijany. To oficer, który kilka godzin wcześniej przyjechał do Piły na szkolenie, kontynuuje. Okazuje się, że funkcjonariusz, o którym mowa, to Andrzej S., oficer, a zarazem kierownik w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Wybite szyby w akademiku, uszkodzone ramy okienne i dewastacja korytarza. Suma strat to prawie 50 000 złotych. Agresorem okazał się kompletnie pijany funkcjonariusz, słyszymy w reportażu. Straszny wstyd, komentuje sprawę anonimowy bohater programu. Takie zachowanie jest kompletnie nieakceptowalne, podkreśla. Komendant szkoły w Pile podjął natychmiastowe działania w stosunku do policjanta. Funkcjonariusza usunięto z kursu, były z nim wykonywane czynności przez policję w Pile. Oficera zatrzymano w policyjnej izbie zatrzymań. Z reportażu dowiadujemy się, że policjant po powrocie do Płocka udał się na urlop i nadal na nim przebywa. Cały czas trwają czynności wyjaśniające. Z naszych ustaleń wynika, że policjant był pod wpływem alkoholu, mówi dziennikarzowi TVP Jakub Tomaszewski, policjant z komendy w Płocku. W sprawę zaangażowała się również prokuratura. No i mówię, git, zatrzymali go, teraz tam pewnie przebywa na urlopie, no ale na 100% go przecież wyrzucą, no bo to jest przestępstwo, 50 000 złotych zniszczeń, przecież to jest zniszczenie mienia, nie za takie pierdoły słuchaczy ze szkoły policji wyrzucali. Otóż nie. No ale pan jest oficerem, no i najprawdopodobniej ma jakieś plecki, jak to oficer, bo jak czytamy, nic się to po prostu w głowie nie mieści. Jak czytamy, moi drodzy, w dalszej części artykułu, póki co Monika Jakubowska, odnosząc się do całej sprawy, poinformowała dziennik płocki, że policjant naprawił szkody, które wyniknęły z jego zachowania, a wobec oficera wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Szkoła wycofała oskarżenie, a prokuratura umorzyła śledztwo. I teraz, moi drodzy, pan naczelnik najprawdopodobniej będzie sobie służył dalej, albo odejdzie sobie na zasłużoną emeryturę po tym, jak rozpierdolił szkołę policji. Jeżeli by to zrobiła osoba, która nie jest przełożonym, nie jest oficerem, to gwarantuję wam, że wypierdoliliby ją z policji z zarzutami, miałaby nasrane w papierach do końca życia i nikt by się nią nie przejął, nikt z policji, nikt z przełożonych nawet nie spojrzałby, nawet by nie splunął w jej kierunku. No ale oficerom jak zwykle można więcej i generalnie przełożonym można więcej. W ogóle w policji jest tak, że postępowania, jakieś kary dyscyplinarne to są dla, panie Areczku, zwykłych policjantów. Dla oficerów to jest urlop i jakieś tam pogrożenie palcem, no. Bardzo ciekawa kradzież w Mysłowicach. Też nagrywałem o tym TikToka i shortsa. Jeżeli chcecie, to zapraszam w ogóle na mojego TikToka, bo tam różne newsy macie troszeczkę wcześniej. Ukradł manekina z ciuchami ze sklepu. Podobała mu się stylówka i chciał zobaczyć w niej partnerkę. Policjanci z Mysłowic zatrzymali w środę 47-letniego mieszkańca miasta, który skradł manekina z ubraniami z jednego ze sklepów w dzielnicy Rymera. W chwili zatrzymania mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu w organizmie i, jak tłumaczył, chciał zrobić prezent swojej partnerce. Stróże prawa odnaleźli manekina na dachu jednego ze sklepów, a zdjętą z niego odzież w mieszkaniu sprawcy. Za kradzież w warunkach recydywy 47-latkowi grozi zdecydowanie surowsza kara. Mężczyzna oświadczył, że zabrał manekina, gdyż spodobała mu się jego stylizacja, w której chciał zobaczyć swoją partnerkę. Odzież zabrał do domu, a manekina wrzucił na dach jednego ze sklepów. Stróże prawa odzyskali skradzione rzeczy, które właścicielka wyceniła na 1000 zł. No jeżeli jest to 1000 zł, no to teraz mężczyzna odpowie oczywiście za przestępstwo, ponieważ każda kradzież powyżej 800 zł jest przestępstwem. Wątpię, żeby tutaj zaszło kradzież szczególnie zuchwała, ale no, sposób działania troszeczkę zuchwały był, ponieważ pan to tak doskonale przemyślał, że nawet pozbył się dowodów, a przynajmniej tak myślał, gdyż wrzucił manekina na dach budynku. No panowie, to chyba nie jest najlepszy sposób na podrywanie dziewczyny i na organizację randek, więc nie polecam, generalnie nie polecam. Idźcie do kina. I kolejny skandal związany ze środkami odurzającymi w policji. Tutaj tym razem nie chodzi o alkohol, tylko o inne środki i chodzi o Toruń. Skandal w toruńskiej policji. Policjanci zatrzymani pod wpływem dwóch funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w Toruniu przyłapanych na służbie pod wpływem środków odurzających. No i na miejsce, słuchajcie, został wezwany patrol oficerski, czyli tacy policjanci w dużym skrócie, którzy kontrolują innych policjantów i, jak czytamy dalej, po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu wstępnych czynności potwierdzono obawy. Niestety ustalono, że dwóch funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Toruniu, którzy zaczęli służbę kilkanaście minut wcześniej, jest pod wpływem środków odurzających, informuje młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Sprawa została natychmiast skierowana do Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratury, a funkcjonariusze zostali zatrzymani. Wobec zatrzymanych funkcjonariuszy oprócz postępowania karnego prowadzone są także czynności dyscyplinarne, które mają na celu zwolnienie ich ze służby. Jeżeli chodzi o to postępowanie karne, no to tutaj tak, albo posiadanie środków, jeżeli coś znaleźli, ale jeżeli by coś znaleźli, to myślę, żeby to ujęli w newsie, albo prowadzenie pod wpływem środków, bo jakoś do tej pracy musieli przyjechać, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o postępowanie karne, to raczej w tę stronę. No i też postępowanie o wykroczenie, bo świadczenie pracy i pełnienie służby pod wpływem środków odurzających jest wykroczeniem. I normalna osoba dostałaby zwyczajnie za to mandat. Zresztą sam wystawiam takie mandaty, jak tam ktoś na przykład pijany do roboty przyszedł. No jeżeli sytuacja się potwierdzi, no to jest to duży blamaż. Już nawet nie chodzi o to, że po prostu, no jak to wygląda, że policjant przychodzi pod wpływem takich środków do roboty, ale po prostu stwarza zagrożenie, pobierając broń, pobierając samochód służbowy, no mega, mega słabo. Czy pamiętacie taką sprawę? Był taki viralowy filmik na TikToku, gdzie policjant staje na rękach, w ogóle jest to policjant Wydziału Ruchu Drogowego, co widać po kamizelce, tak mi się wydaje przynajmniej. Staje na rękach przed jakąś taką młodą blondynką i tam robi jakieś pozy gimnastyczne. No ja tak to zobaczyłem, mówię, kurde, fajny filmik, fajnie w ogóle to wygląda, że policjanci są tacy wyluzowani, że policjant jest wysportowany, fajnie to wygląda. Nie było tam nic takiego zdrożnego według mnie. No to ten policjant ma teraz postępowanie w swojej komendzie. Kto by się spodziewał, że przełożeni mają w dupie. To niemożliwe. Policjant stanął na rękach przed młodą dziewczyną i dajcie mu spokój. Policjant w pełnym umundurowaniu staje na rękach. W tle widać uśmiechniętą młodą dziewczynę i radiowóz. W Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku trwa postępowanie wyjaśniające, a internauci apelują. Dajcie mu spokój. Czy jest sens ścigać funkcjonariusza za to, że przez chwilę nie był służbistą? Nie. Bo jeżeli chodzi przykładowo o braci Kłeczek, którzy naprawdę według mnie to jest pajacerka bardzo często na tym TikToku i to jest po prostu słabe, cringe'owe, śmieją się z tego wszyscy, dla mnie to jest antyreklama policji, no to tak, za to bym zrobił postępowanie dyscyplinarne, ale różnica między Kłeczkami a nimi jest taka, że oni mają namaszczenie z Komendy Głównej Policji. Powiem więcej, teraz w ogóle pisali egzamin oficerski, więc niedługo już będą mieli dupę krytą podwójnie, bo jeszcze będą oficerami policji, to już wtedy w ogóle gówno im zrobicie. No ale jak młody, wysportowany policjant coś takiego robi totalnie oddolnie i z samego siebie, no to wtedy już go trzeba zgnoić, taką inicjatywę stłamsić w zarodku i tyle. Materiał został przez nas zabezpieczony. Na polecenie komendanta miejskiego Policji w Gdańsku zostały podjęte czynności wyjaśniające w tej sprawie, mówi podinspektor Magdalena Ciska, rzeczniczka KMP. Zanim jednak zapadną jakiekolwiek decyzje, zdaniem większości komentujących nagranie nie ma sensu ścigać policjanta za, jak chcą krytycy, uchybienie godności munduru czy nieprofesjonalne zachowanie. No oczywiście, że nie. Tym bardziej, że w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych to jest normalne, że policjant pojeździ chwilę na deskorolce z chłopakami, pogra z nimi w siatkówkę, nikt nie ma do tego pretensji. Dlaczego my mamy mieć pretensje do tego policjanta? Czy on zrobi coś złego? Czy to jakoś wpływa na to, jakim on jest dobrym policjantem? No według mnie to wpływa tylko i wyłącznie na pozytywny odbiór służby przez młode osoby, a nie przez jakieś sztuczne pajacowanie na TikToku i tańczenie do cringe'owych piosenek. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i tutaj kolejna sprawa głupich pomysłów młodych ludzi, po prostu nie mieści mi się to w głowie. Pijani 15-latkowie jeździli motocyklem, wpadli, bo zatrzymali się i załatwili na zaparkowanie auta. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego szczecińskiej komendy pełniąc służbę na terenie miasta zatrzymali do kontroli dwóch pijanych nastolatków poruszających się na motocyklu. To nie jedyne przewinienie nieletniego, które ujawnili policjanci. Nieodpowiedzialny kierujący za swoje czyny odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich, który podejmuje decyzję o ich dalszych losach. No i to jest prawda, bo teraz panowie tak, no nie można ich normalnie ukarać za to wszystko. Jeżeli chodzi o to wykroczenie, które popełnili i to kierowanie pod wpływem alkoholu, to tym zajmie się sąd rodzinny. Nie można tutaj orzec tak naprawdę nic bez sądu rodzinnego, ale nie narobili sobie tylko problemów, tylko narobili też problemy rodzicom. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, bo może faktycznie rodzice gdzieś tam ich nie dopilnowali, ale rodzice też teraz będą mieli przez nich, krótko mówiąc, przesrane. Ale jak zwykle tutaj kryminalki w formie ze swoim przekazem, po prostu to jest czasami śmieszne, co oni piszą. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach policjanci ustalili również, że 15-latek nie posiada uprawnień do kierowania jednośladem. Nie, no to niemożliwe. Wow, 15-latek nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem. No niesamowite, bo ja bym się zdziwił, jakby posiadał uprawnienia do kierowania motocyklem, szczerze mówiąc. Nie wiem, kryminalki, przepuszczajcie to przez jakiś filtr osoby, która się na tym zna, bo czasami, ja bardzo często korzystam z tej strony, ale czasami pierdzielam takie głupoty, że to jest niesamowite. No i teraz sprawa Boxdela. Jak nie oglądaliście moich ostatnich filmów, to zapraszam, bo już mówiłem tutaj o Boxdelu, na przykład w przeglądzie tygodnia, na którego was zapraszam. I zapraszam też swoją drogą na film o tym, jak Kaczyński bije aktywistę Macierewicz po popycha policjanta, się z nim szarpie. Też zapraszam. Linki oczywiście do filmów będziecie mieli na końcu samego odcinka, więc let's go. No i Boxer wypuścił wczoraj film. W ogóle wypuścił podczas tego, jak robiłem streama. Jakby to ocenić? No tutaj Spiderweb pisze tak. Miał być olbrzym, wyszedł Liliput. Boxdel opublikował odpowiedź na film Wardęgi. Boxdel opublikował długo wyczekiwany film, który miał być odpowiedzią na zarzuty Sylwestra Wardęgi. Na szumnie zapowiadany materiał internauci czekali już od początku minionego tygodnia. Wygląda na to, że tylko po to, by zobaczyć wymachującego zabawkowym mieczem barona, który z braku twardych dowodów kilkukrotnie przedstawia te same argumenty. Były włodarz Fame MMA mierzy się obecnie z falą negatywnych i prześmiewczych komentarzy, które punktują wszystkie jego logiczne niedociągnięcia, a jest ich niemało. Nie do końca, bo akurat niektóre komentarze są przychylne i tych komentarzy jest dość dużo i ja sobie zdaję z tego sprawę, że Baron usuwa niektóre komentarze i tutaj jest akurat na to dowód i to jest mega słabe, zobaczcie to. Boxdel usuwa już komentarze, żeby później powiedzieć, jak bardzo ludzie go propsują. I faktycznie te komentarze są usuwane, nawet jak moje kilka tysięcy łapek w górę, więc ja nie wiem, Boxdel, co ty myślisz, że ludzie tego nie widzą, nie robią screenów, że taki komentarz miał miejsce i potem kilkutysięczny komentarz jest usuwany, albo pojawiają się takie komentarze, to wskazuje na to, że Boxdel sam komentuje te filmy, albo ktoś jemu przychylny. Boxdel rozegrał się jak chcieć, dostali mocną i gęstą melę na facjatę, 1-3000 łapek w górę, ale za to pojawia się taki komentarz, Boxdel, rozegrał się jak chciałeś, dostali mocną, gęstą melę na facjatę, 27 tysięcy. Nie wiem właśnie, o co chodzi. No coś tutaj jest mocno nieskoordynowane, Michał, wydaje mi się, że trzeba to lepiej przemyśleć następnym razem, ale nie zgadzam się z tym, że Boxdel kompletnie źle nagrał ten film, bo według mnie niektóre zarzuty są akurat odparte całkiem sprawnie. Nieco ponad półgodzinny materiał Boxdela to zaledwie próba obronienia się przed zarzutami, która w porównaniu do tego, nad czym pracował Wardęga, wypadła blado i niewiarygodnie. Baron głównie powtarza to, co udało mu się nagrać z ukrycia, a także próbuje obronić się przed zarzutami o wysyłanie zdjęć przyrodzenia 14-latce. Twierdzi, że fotografia pochodziła z internetu, tymczasem internauci i Wardęga słusznie podkreślają, że nie chodzi o źródło zdjęcia, a o sam fakt wysłania jej osobie niepełnoletniej. I to jest prawda, bo tutaj w artykule 200 kodeksu karnego, który wam tutaj przytoczę, paragraf 3, kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności lat 3. Nie ma tutaj napisane, że to mają być wasze treści, kto takie treści produkuje i tak dalej. Nie. Tutaj chodzi o to, że wysyłacie tylko takie treści. Więc faktycznie ten argument jest słaby, natomiast argument o tym, że Boxdel mógł nie wiedzieć, że ona nie ma 18 lat, według mnie jest całkiem trafny, bo to, że ktoś ma na TS-ie ustawione 14 przy niku, to jeszcze nic nie znaczy. Tym zarządzają moderatorzy i akurat ten argument Sylwka jest według mnie trochę słaby. Natomiast zgodzę się z tym, że cały materiał Boxdela nie wypada tak dobrze jak materiał Sylwka. Tutaj 100% racji. Po pierwszych 10 minutach filmu, w których wymachuje zabawkowym mieczem w ogrodzie, poruszył temat Fame MMA i zasugerował, że Wardęga zamierzał doprowadzić do upadku federacji. W tej części filmu pojawiły się rozmowy Piotra J., menadżera Lexi Chaplin i inwestora Cloud MMA z Marcinem Dubielem. Miały być one dowodem, że Lexi wiedziała o niewłaściwych zachowaniach Stu, mimo że do tej pory się tego wypierała. Wiedzę na ten temat miał posiadać również właściciel Cloud MMA Sławomir Bielski. W tym miejscu Boxdel próbował także udowodnić Wardędze, że on sam również wiedział o udziale Lexi poprzez nagrania transmisji na żywo. Boxdel uderzył bezpośrednio w Cloud MMA, twierdząc, że federacja ugrywała osobę z zarzutami pedofilii i uknęła intrygę, wykorzystując aferę do wybicia konkurencji. Szczerze mówiąc, mi się już nie chce tego komentować za bardzo. Wiecie o tym, że dla mnie to jest po prostu telenowela i tego się poważnie traktować nie da, więc poczekam chyba, co na ten temat ustali sąd. Wy możecie dać znać w komentarzach, jak wam się podobał filmik Boxdela. Wydaje mi się, że to jest takie 50/50, bo każdy tutaj swoje pokręcił i Wardęga, i Boxdel, i bardzo sprytnie skipowali niektóre wiadomości, więc to jest manipulacja z jednej i z drugiej strony. Wardęga ma jedną wersję, Boxdel ma drugą wersję, czyli relacje tam z tymi laskami i ciężko tutaj rozkminić, kto wali tak naprawdę w pręta. Natomiast wydaje mi się, że to rozstanie Wardęgi ze swoją laską to jest trochę bait i w ogóle te wszystkie wiadomości potem na Q&A. Nie wiem, zobaczymy, no kolejne dni pokażą. Ja mam podejście bardzo ambiwalentne i do jednej i do drugiej strony. Zobaczymy, czas pokaże. Dziękuję wam za wszystko, zapraszam was na TikToka, Instagrama, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Wardędze i o całej dramie z Boxdelem. Trzymajcie się i hejo.